po pierwsze witam cię serdecznie jeszcze raz, Dominika, w podcaście Jacka Santorskiego w sumie, bo jesteśmy tutaj trochę gościnnie. Dzień dobry, również mi cię miło spotkać dzisiaj. Chciałbym się dowiedzieć, kim jesteś. Kim jestem? Co robisz w swoim życiu? Jestem Dominika Zielińska. Natomiast wiesz co robię zawodowo, może to jest istotne. Zajmuję się w dużym uogólnieniu projektowaniem przestrzeni pracy. Tworzę razem z Boguszem Parzyszkiem zresztą, który też skończył APP. Razem prowadzimy firmę, która się nazywa Workplace Solutions. I nasza praca, może poprzez wyróżnienie jej, bo żeby nie uprościć, że to jest projektowanie przestrzeni pracy, opiera się na tym, że my pracujemy na podstawie badań, najpierw tego, jak ludzie pracują w organizacji. Pracujemy z użytkownikami, rozpoznajemy ich potrzeby, więc mamy bardzo dużo kontaktu z ludźmi na różnych szczeblach organizacji tak naprawdę. A mogłabyś to opowiedzieć bardziej obrazowo? Obrazowo naszą pracę, czy obrazowo wyniki opowiedzieć naszej pracy? Dokładnie o wynikach waszej pracy i wynikami o tym, co naszej udało pracy ci się są przestrzenie dla głównie dużych tak naprawdę firm, korporacji, w których mam nadzieję, że ludzie czują się szczęśliwsi, bardziej efektywnie, dobrze im się pracuje, lubią tam przychodzić. Tworzycie wystrój, aranżację? Tak, tworzymy no właśnie dlatego ja zaczęłam od tych badań, bo to jest bardzo ważne, w jakim procesie powstaje, żeby zrozumieć, że my nie tworzymy ładnie wyglądających przestrzeni. Mhm. Na końcu one, oczywiście zależy nam, żeby były ładne, ale to jest na końcu całego tego procesu, bo to, co jest najważniejsze, to, że my bazujemy na danych, na tym, czego dowiemy się od ludzi, czego dowiemy się również na poziomie strategicznym od firmy. Ja często mówię w wielkim uproszczeniu, że my projektujemy dla biznesu, a biznes tworzą ludzie, więc ostatecznie projektujemy dla ludzi i to jest coś, co ja rozumiem jako human-centric design też. I to jest to, czym ja się zajmuję w pracy i muszę przyznać, że już powoli dochodzimy do takich wniosków, że nie ma do końca dla nas znaczenia, czy my będziemy w przyszłości projektować biura, czy będziemy projektować cokolwiek innego, bo mamy już różne inne doświadczenia również z zakresu przestrzeni publicznej czy przestrzeni retailowej. Okazuje się, że ten proces, który my wypracowaliśmy na podstawie badań przez funkcjonalność tej przestrzeni, zmapowanie tych potrzeb w ogóle ludzkich w przestrzeni, ułożenie ich w sposób funkcjonalny i na tą warstwę funkcjonalną dopiero nakładamy design, ale ten design też nie jest taki przypadkowy, wiecie, na zasadzie architekt miał wizję i coś tam zaprojektował, tylko ten design ma też wspierać te wszystkie rzeczy, które my po drodze zbadamy, znajdziemy, tak? Czyli on na przykład sprzyja kreatywności, a czasem będzie miał uspokajać, czasem będzie wyrażał wartości firmy, bo to będzie na przykład jakiś cel biznesowy, a czasem będzie służył innemu celowi biznesowemu, typu zmniejszenie rotacji w przedsiębiorstwie, takie też mamy. Więc projektujemy dla biznesu, czyli dla ludzi. A przechodząc w takim razie do APP samego, jak to się stało, że tutaj się znalazłaś? Wiesz co, ja to trochę tak się czasem śmieję z tego, z moją mamą czy z moją siostrą. U mnie rodzinnie jest to istotne, żeby się uczyć i rozwijać. I wydaje mi się, że przez to, że ja to dostałam, to my się śmiejemy, że kaganek oświaty będziemy nieść do końca życia po prostu. I ja zawsze się zastanawiam, co dalej tak naprawdę zrobię ze sobą. Ja po prostu lubię się uczyć. Lubię. Czyli w talentach Galupa można byłoby powiedzieć, że masz rozwinięty talent learnera, tak? Lubię się uczyć, siebie uczyć i lubię uczyć też innych. Bardzo lubię opowiadać rzeczy, których się dowiedziałam, o których przeczytałam. Bardzo lubię się wymieniać wiedzą, informacjami, też z różnymi ludźmi w ogóle, z różnych środowisk. Nie lubię się tak zamykać, wiecie, w takie homogeniczne środowiska, czy żeby nie ulegać takiemu myśleniu, bo bardzo łatwe to jest moim zdaniem. Znowu upraszczając, grupowemu, ale to nie do końca o tym mówię, lubię sobie się rozbijać różnymi nowymi informacjami, żeby na nowo musieć układać, co tam mam w głowie. I dla mnie też trochę takie było APP, ale motywacja była taka, że ja jestem i byłam tak naprawdę, to może nawet istotne, młodą osobą w momencie, kiedy zaczynaliśmy tworzyć firmę. Żebym nie skłamała, wydaje mi się, że to było w okolicach mojego 27 lat chyba miałam, jak staliśmy się wspólnikami. I już ponad 5 lat zarządzam wspólnie z Boguszem firmą. Ja odpowiadam od początku tak naprawdę za to, żeby zarządzać ludźmi, rekrutować ich, tworzyć zespół, tą atmosferę. Jednocześnie jestem też architektem. A ile ludzi zatrudniacie teraz? W tym momencie blisko 35 osób. Mhm. Więc to jest dość sporo, tak mi się wydaje, jak na w ogóle tą branżę i jednocześnie jak na wiek naszej organizacji tak naprawdę. Gratulacje. Ja mam taką tendencję, że mówię, że nie dziękuję, bo to wiecie, nie ma co, jest dobrze. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ja się bardzo cieszę, uważam, że to w ogóle jest fajna skala
słowo fajne może nie pasuje tutaj, ale dobra skala zespołu. Nam się dobrze w takiej skali pracuje. Na ten moment myślę, że nie chcielibyśmy ani żeby tych osób było dużo mniej czy dużo więcej. Jesteśmy w takiej fazie, trochę układamy się i zobaczymy, co dalej. Natomiast mi bardzo... Ja nauczyłam się wielu rzeczy, wydaje mi się, przez popełnienie po prostu masy błędów i tutaj nie ma co się oszukiwać. Cieszę się, że są z nami wciąż osoby, które mogły, że tak powiem, doświadczać mojego zarządzania od początku praktycznie istnienia firmy. U nas w zasadzie nie ma rotacji, to też jest może istotna informacja, więc ludzie z nami są długo i ja chciałam być po prostu lepsza dla tych osób, ponieważ my od początku dbaliśmy bardzo o to, żeby dobrze traktować ludzi, też opieramy nasz biznes w ogóle o wartości. No właśnie, ja chciałem zapytać ciebie o to, w jaki sposób prowadzenie twojego biznesu zmieniło uczestnictwo w APP. Wiesz co, dla mnie to było bardzo ważne osobiście, bo ja się wybrałam na APP w momencie, w którym firma, powiedzmy, że z mojego punktu widzenia, chociaż nigdy nie jest stabilnie, było stabilnie dość. I więc ja miałam trochę czasu na refleksję i wiedziałam, że mam trochę czasu na zainwestowanie go w siebie i na tym też mi zależało. To też taki był mój w ogóle czas w życiu, też prywatnie, w którym ja potrzebowałam sama się sobą troszeczkę zająć i szukałam jakiegoś miejsca, w którym będę mogła się rozwinąć właśnie z fokusem na siebie, nie z fokusem na innych, nie z fokusem na firmę, tylko ze skupieniem się na sobie. Po jakimś tam researchu internetowym głównie, co jest w ogóle dostępne w Polsce, no to tam powiedzmy w top 3 właśnie było APP. I tak się też złożyło, że okazało się, że nasza znajoma, zresztą były klient, skończyła APP i ja też poszukałam osób, które w ogóle tam studiowały i uznałam, że zasięgnę takiej opinii bezpośrednio od kogoś, kto był, dlatego że miałam też złe wspomnienia po innych szkołach, a jestem dość wymagającą osobą co do szkoły, moja mama zresztą była nauczycielem, jest nauczycielem. I ona dobrze mnie w tym zakresie zna. Ja jak nie mam autorytetu po drugiej stronie i nie czuję, że uczę się i rozwijam i faktycznie tylko przez szkołę mogę to zrobić, a nie przez czytanie samodzielnych książek i wyciąganie wniosków, to bardzo szybko się zniechęcam. I APP jest taką szkołą, dlatego ja ją tak żywo cały czas wszystkim polecam, bo po prostu uważam, że jest to fantastyczne miejsce, żeby dla kogoś, kto zarządza ludźmi i chce to robić fajnie, poznać siebie i zarządzać mądrzej sobą i innymi, lepiej być dobrym w tym, ale nie w takim rozumieniu najlepszym w rankingu, tylko dobrym jako człowiek w ogóle wobec innych ludzi, to wydaje mi się, że APP dla ludzi, którzy mają gdzieś wartości zbliżone do wartości, o których Jacek raczej mówi dość otwarcie wszędzie, to się tam odnajdą i będą bardzo zadowoleni z tego. Czym w takim razie tak naprawdę APP różni się od innych programów, studiów podyplomowych? Na czym polega ta różnica? Przede wszystkim na tym, że tutaj studiujesz głównie siebie. Ja sobie porównuję, jak tak staram się komuś w skrócie opowiedzieć, czym jest APP i było dla mnie, to było, tak jak kojarzycie takie zabawki, że tam jest taki śnieg w środku. I jak ona stoi taka stabilnie, już się ustoi, no to sobie jest i stoi, jest ładna. I APP dla mnie to jest takie potrząśnięcie tą zabawką i ten śnieżek sobie tam opada, tylko że na APP możesz sobie go w mądry sposób na nowo, te takie zastany w swoim organizmie czy w głowie śnieg, możesz go sobie poukładać na nowo z pomocą ludzi, którzy nie będą ci może doradzać, ale poprzez pytania, poprzez jakieś wskazówki czy też twoją grupę, z którą pracujesz, możesz to zrobić w sposób bardziej świadomy, bo myślę, że każdy z nas ma jakieś już wyuczone schematy i różne takie rzeczy i APP dla mnie było takim rozbiciem tego, co sobie gdzieś tam już poukładałam i wydawało mi się, że wiem jak coś robić, że wiem kim jestem, że wiem jaka jestem, a jak mnie ludzie odbierają. I to było dla mnie fantastyczne, bo mogłam sobie na nowo ułożyć i jeszcze raz odnaleźć to, co jest takim moim korem, kim ja tak naprawdę jestem i czego nie chcę zmieniać, bo to jest moje i bez tego nie byłabym sobą. A co być może odrzucić, a co być może też zachować, ale w sposób świadomy. Czyli APP pozwala ci zidentyfikować, co tam w tobie w ogóle jest, no bo musisz się przyjrzeć tym elementom, jak tam spadają sobie, tak, w tej kuli. Ponazywać te wszystkie rzeczy i ułożyć je w sposób świadomy po prostu, a nie w taki sposób, jak zwykle to się dzieje. Ja też byłam taką osobą, myślę, że dużo jest takich osób, które prowadzą biznes. Żyjesz jednak w pewnym tempie.
i podejmujesz na co dzień bardzo dużo decyzji. Niekoniecznie nie ma co się oszukiwać, wszystkie są super przemyślane i przeanalizowane i najlepsze na świecie w tym momencie. Po prostu są, bo musisz je podejmować, chcesz je podejmować. Więc to jest według mnie, APP jest świetnym momentem, żeby się zatrzymać, zobaczyć co tam się nawarstwiło, naskładało, przyjrzeć się temu, tak jak powiedziałeś, zidentyfikować co to jest, co jest moje, co dostałam od kogoś i pytanie, czy to dalej chcę, czy może już tego nie chcę. I masz duży wgląd w siebie przez to. I rozumiesz mechanizmy, które się w tobie dzieją. A dzięki temu możesz lepiej zarządzać ludźmi, możesz lepiej z nimi rozmawiać, lepiej się komunikować, precyzyjniej. Możesz lepiej się obserwować. Dla mnie to jest ważne, że ja teraz na przykład już, no już jest ponad rok, tak jak ja jestem po APP. No pierwszy ten rok bycia w ogóle na APP to jest właśnie takie potrząśnięcie. I po każdym weekendzie ja po prostu wracałam do firmy i mówię, niesamowite rzeczy tam się dzieją. No i po prostu buzia mi się nie zamykała, bo byłam pod wielkim wrażeniem i chciałam się ze wszystkimi podzielić, bo byłam tak naładowana tym, co mnie tam spotykało. Czasem człowiek jest zaskoczony, czasem jest mu nawet przykro pewnie. Przeżywaliśmy tam różne rzeczy w tej grupie, od radości i śmiechu po płacz. To wiesz co, to super się składa, bo ja chciałem cię zapytać o emocje, jakie ci towarzyszyły. Myślę, że pełna paleta barw. Ja nawet pamiętam takie zajęcia, na których ja się po prostu bardzo zdenerwowałam. I nawet mój prowadzący grupę chyba wtedy nie spodziewał się, że ja też mam taką stronę swoją. Bardzo się zbuntowałam na jednych zajęciach, ale to też była dla mnie informacja, bo ja zrozumiałam, że ja wtedy dotknęłam takiej granicy, za którą nie zamierzam się przesuwać w sobie. To była ta granica taka, to jestem ja. Ja mogę mieć uświadomione to, że jestem taka czy inna i mogę nie występować z tej pozycji, ale tego już nie chcę zmieniać. Nawet to lubię. To może być na przykład jakaś cecha, która jest trudna dla innych, każdy z nas ma takie, ale APP pozwala ci uświadomić sobie te rzeczy, które masz i niekoniecznie ich używać. Niekoniecznie zmieniać, ale niekoniecznie zmieniać, ale świadomie ich nie używać albo świadomie ich używać. A przed APP myślę, że wiele, może nie wszystkie, ale dużo moich jakichś zachowań czy reakcji nie do końca była na takim poziomie uświadomionym. To co tak naprawdę było wyzwalaczem, i dzięki temu ja dzisiaj już dużo świadomiej po prostu reaguję, tak? Wiem, jakich narzędzi używać wobec siebie, żeby czuć, że nie dokonuję, brzydko mówiąc, takiego gwałtu na swojej osobowości i nie staram się być bardziej książkowo, że tak powiem, perfekcyjnym takim liderem, czy menadżerem, czy człowiekiem, tylko cały czas mogę być sobą i to jest tak naprawdę to, o czym jest APP. Bo wiem już, gdzie jest to moje ja i mogę we właściwym momencie wyciągać właściwe narzędzia i dopasować je w ogóle do drugiej strony. Tak? To jest dla mnie fantastyczne, że dużo lepiej, może nawet nie, że dużo lepiej, ale szybciej widzę, kogo mam po drugiej stronie i już szybciej widzę, że dajmy na to, że dana osoba, z którą rozmawiam, ma jakieś cechy, które ja wiem, że są wyzwalaczem moich rzeczy, których w sobie nawet mogę powiedzieć, że nie do końca lubię, ale wiem, że je mam już teraz. Ale cieszę się, że po prostu obserwuję ten moment, że jestem w stanie się w czasie na tyle rozciągnąć gdzieś tam, że widzę ten moment, w którym następuje ten proces i jestem w stanie tym procesem zarządzić i nie zrobić czegoś z pozycji takiej, która by mi się nie podobała też nawet pewnie patrząc z zewnątrz na siebie, tylko w sposób świadomy po prostu nie poddać się tej chwili, tak, jakiemuś automatyzmowi takiemu, który później dla mnie jest niefajny, dla kogoś niefajny, więc myślę i wiem też to, bo ludzie wracali do mnie i dzisiaj wracają też do Bogusza, bo Bogusz w tym roku skończył APP, z czego ja się bardzo cieszę, jestem dumna z ciebie, Bogusz. Zależałoby mi w sumie, żeby to wybrzmiało. Bardzo się cieszę, bo nam jako osobom, które wspólnie zarządzają biznesem i mamy wspólne wartości, przy czym jednocześnie jesteśmy dość różni na poziomie takim charakteru,
ale świetnie się też uzupełniamy. Myślę, że mieliśmy dużo szczęścia w ogóle w życiu, że się spotkaliśmy w tym miejscu, w tym czasie i przy okazji właśnie Workplace, bo my na siebie wpływamy, ale w pewnym momencie też czasem trudno nam się było jednak porozumieć, mimo wspólnych wartości i mi bardzo zależało, żeby Bogusz też przeszedł przez ten proces taki, który oferuje APP, bo wiedziałam po tym, co ja przeżyłam sama ze sobą, że my wtedy będziemy jeszcze lepsi w tym naszym duecie, bo będziemy rozmawiać i używać też pewnych pojęć po prostu, tak? Bo to jest, APP to jest też dawka gigantyczna wiedzy z psychologii. Może niekoniecznie tak bardzo z biznesu, chociaż dla mnie biznes to jest psychologia. No jednak biznes robimy z ludźmi i to są głównie relacje, rozmowy, komunikacja. I na tym się skupia APP, więc w momencie, kiedy... Ja wszystkim polecam APP zawsze, jak wiem, że ktoś pracuje dużo z ludźmi po prostu. A wydaje mi się, że nie ma takiego biznesu, w którym się nie pracuje z tymi ludźmi. Mi to po prostu bardzo pomogło, tak? Czy w rozmowach, czy w trudnych sytuacjach, czy też w takich pozytywnych sytuacjach. W zasadzie nie widzę pola, na którym regularnie sobie nie uświadamiam albo nie przypominam, że to się dzieje dzięki temu, że miałam okazję być na APP. No. A właśnie dotknęłaś tematu związanego z ludźmi. Ciekaw jestem, czy doświadczenie, z jakim spotkałaś się w APP, bardziej kojarzysz z doświadczeniem takim grupowym, w sensie interakcji z innymi ludźmi, czy też to było bardziej takie twoje własne przejście przez ten cały proces? Moim zdaniem to się dzieje dokładnie i równolegle w tych dwóch płaszczyznach. Bo jakby nie było, przychodzisz tam sam. To jest w ogóle taka też moja obserwacja, nie wiem na ile słuszna, może teraz odbiegnę trochę od tematu, ale pomyślałam o tym i często to do mnie wraca, że ja widziałam dwa typy ludzi na APP. Jeden to był taki typ, który sam się zdecydował tak jak ja, że tego chce dla siebie, a drugi to był trochę taki, którego ktoś go wysłał. Świetnie, bo to miało być następne pytanie. A, no to widzisz, to będziemy to mieć teraz załatwione. I to było bardzo widać, ponieważ ja też dlatego mówię o tym i widziałam być może to bardziej, bo właśnie osoba, z którą ja rozmawiałam o APP, zanim się zdecydowałam, to też może być może śmieszne, zapytała mnie o dwie rzeczy. Czy w miarę teraz tak psychicznie, stabilnie się czuję i dobrze mam czas i otwartą głowę na wiele rzeczy? I tak samo, czy w życiu prywatnym u mnie jest teraz dobrze, bo jeśli nie, to niekoniecznie to jest dobry moment na wybieranie się tam, bo jeśli mamy na przykład jakieś, dajmy na to problemy, nie wiem, w związku czy w firmie, to nasza głowa jednak będzie bardziej w tych problemach i nie będziemy w stanie zaczerpnąć wszystkiego, co daje nam APP. I muszę przyznać, że też taką osobę miałam okazję zaobserwować tam, która niestety, wydaje mi się, że to nie było nigdzie podane, że warto być w takim momencie życiowym, w którym mamy czas, który możemy zainwestować w siebie, bo APP wymaga po prostu tego czasu, ponieważ tam nie ma tak naprawdę przerwy między zajęciami, bo po tych zajęciach ta przerwa jest potrzebna ci właśnie po to, żebyś ułożył sobie te wszystkie rzeczy, które tam zostały ci wywrócone do góry nogami często, tak naprawdę. Tam dla mnie to było też fantastyczne obserwować ludzi w bardzo różnym wieku. To mi się podobało w tej, wracając do grupowe czy pojedyncze doświadczenie. Dla mnie w ogóle uważam, że najważniejszą rzeczą była ta grupa. I to, co jest fantastyczne, to nasza grupa na przykład do dzisiaj ma ze sobą kontakt. Mimo różnych sytuacji, które tam się działy między nami, mimo różnych feedbacków i emocji, które razem przeżywaliśmy, to dalej mamy wszyscy ze sobą kontakt. Potrafimy się spotkać w różnych miejscach w Polsce, bo mamy ludzi z różnych miast. I spotykamy się czasem kilka razy w roku, wiecie, organizujemy sobie takie weekendy w ogóle, że jedziemy na przykład do kogoś tam, nie wiem, do Łodzi czy do Torunia, idziemy na wystawę, jemy razem kolację, wymieniamy się doświadczeniami, to co u was, co się zmieniło, jak funkcjonujecie. I dla mnie to jest taka znowu wartość, której nie da się przeliczyć na pieniądze, absolutnie. To jest ta taka wartość dodana całego APP i tej grupy, no bo ja dzisiaj czuję, że ci ludzie gdzieś tam są i będąc liderem, jest coś takiego, wydaje mi się, że to nawet być może Jacek wspominał o czymś takim jak samotność lidera, bo lider, czyli osoba, która, dajmy na to upraszczając znowu, zarządza firmą, ja nie mam nikogo nade mną,
do codziennej takiej pracy, poklepie mnie po ramieniu i powie: Dominika, super to zrobiłaś, w ogóle fajnie ci to wyszło, nie przejmuj się, wiadomo, że mogło być lepiej, ale no kurczę, na tę sytuację i wiedzę, którą miałaś, absolutnie fantastycznie, tak? Ja wobec innych w firmie robię takie rzeczy. Staram się jak najwięcej, tak? Też im bardziej sobie zdaję sprawę z tego, jakie to jest ważne i jak w sumie to jest akurat smutne bardzo, że w Polsce nie mamy takich, nie mamy takiego automatu, żeby komuś powiedzieć miłą rzecz. Typu, o, jak ładnie dzisiaj wyglądasz. No takie proste. Ale miło ci widzieć, nie? No nie robimy tego, tak globalnie powiedziałabym, jako naród, to nie jest w naszym DNA. Niestety. Więc ta grupa daje takie poczucie wsparcia, nawet jak się nie jest z nimi w kontakcie, to ja wiem, że gdybym znalazła się w trudnej sytuacji, zawodowej czy prywatnej, i naprawdę bym nie wiedziała, co zrobić, a tam są ludzie z bardzo różnym doświadczeniem, bo to też uważam, że jest bardzo dużą siłą tych grup, że one są mniej więcej pół na pół kobiety, mężczyźni. One są bardzo zróżnicowane pod względem wieku, są zróżnicowane pod względem doświadczeń życiowych i zawodowych, więc wiem, że w tej grupie znalazłabym na pewno kogoś, kto by mi zadał właściwe pytanie albo być może opowiedziałby mi jakąś sytuację ze swojego życia, która by mi pomogła. I daje mi po prostu ta świadomość pewnego rodzaju poczucia też bezpieczeństwa, tak? Bo my mamy wobec siebie zaufanie duże po tych wszystkich spotkaniach, no bo no musieliśmy często bardzo się otworzyć na tej grupie i uważam, że to jest też fantastyczne właśnie, że ta grupa, jak już ci ludzie się otworzyli przed sobą, powiedzieli sobie różne rzeczy, widzieli się w bardzo różnych stanach emocjonalnych, tak? Bo ja jestem sama w siebie wskazać ileś skrajnych stanów, które tam przeżywałam, od naprawdę złości, nie chcąc używać wulgaryzmów, bo to było dalej niż złość, przez śmiech i rozbawienie, po smutek czasem, jakąś taką refleksję, że nie chciało mi się nawet mówić, tak? Bo było mi gdzieś tam smutno. Także no, paleta była taka, wiecie, od czerni do bieli, przez wszystkie kolory szarości tam każdy z nas przeżywał. I nie spodziewałam się, że będę po skończeniu szkoły właśnie na przykład o tym mówić, że to było najważniejsze, bo ja z takim swoim zacięciem, że jestem głodna wiedzy, no to najbardziej byłam nastawiona na wykłady piątkowe i niedzielne inspiracje. I tak myślałam, ta grupa takie to trochę zalatuje taką terapią. No miałam takie, muszę przyznać to, że miałam takie podejście, że tak nie wiem, co o tym myśleć, no ale zobaczę, dam temu szansę, tak? No i dzisiaj stwierdzam, że absolutnie to jest w ogóle najważniejsze w całym APP. I super, że na początku tam jest bardzo wyraźnie powiedziane, że to jest najważniejsze i na to po prostu trzeba mieć czas. Dlatego ważne jest to, żeby wiedzieć, jak się ktoś decyduje na APP, czy ma ten czas do zainwestowania w siebie. To, o czym mówiłaś. Uważam, że nawet trzeba mieć czas na to, żeby tę grupę sobie następnego dnia przemyśleć. I wtedy się wyciąga z tego najwięcej. Tak, no. Na koniec pytanie, gdybyś miała powiedzieć o jednej rzeczy, którą wyciągnęłaś dla siebie rzeczywiście, ale nazwać ją. Nauczyłam się zarządzać własną energią, jakkolwiek to brzmi, i nie spodziewałam się, jak przychodziłam tam, że to się okaże moim głównym takim celem do zrobienia. Ja w sumie, no nie wstydzę się tego. Myślę, że miałam takie zaburzenie na poziomie, ile energii daję z siebie ludziom, daję z siebie firmom, z którymi pracuję, daję z siebie swojej rodzinie czy przyjaciołom, a ile w ciągu dnia zgarniam dla siebie. I bardzo, bardzo mi się podobała ta cała część w APP o zarządzaniu swoją energią jako lidera, no bo jeśli ja nie będę w dobrej kondycji psychicznej czy fizycznej, no to jako lider jestem trochę bezużyteczny. W sensie dam sobie radę z pewnymi rzeczami, ale to nie będzie maks możliwości. I nauczyłam się, nauczyłam się dbać o tą swoją energię, bo moim problemem było to, że jak cały dzień tą energię oddawałam, to ja wychodziłam z takim deficytem energetycznym z pracy, że mimo radości, gigantycznej radości, bo ja absolutnie jestem zachwycona tym, co my stworzyliśmy z Boguszem, firmę, jaką stworzyliśmy, to wychodziłam z deficytem. Więc miałam taki kontrast duży w sobie. Jak to jest, że odczuwam tyle euforii i radości i szczęścia z tego, co mi się przytrafiło w sensie firmy i ludzi, których tam mamy fantastycznych, i jednocześnie z tym takim deficytem, że trochę nie mam sił już na siebie po pracy, tak, jak wychodzę. Ta moja mikrokorekta, którą ja zrobiłam, to było znajdywanie w ciągu dnia takich momentów dla siebie, w których ja troszeczkę w momencie, kiedy dużo daję, trochę z powrotem czerpałam dla siebie. Po to, żeby wyjść z pracy z trochę mniejszym deficytem energetycznym, bo i tak z nim wychodzę, to jest oczywiste, bo nie jestem w stanie... W jaki sposób czerpiesz dla siebie? Wiesz co, to są proste rzeczy, na przykład wyjść na dobry lunch.
Ja bardzo lubię jeść rzeczy ładne i smaczne w miłych miejscach i na przykład to jest coś, co robię totalnie dla siebie. Nie zawsze, tak? Bo nie zawsze też mogę zadbać o to aż na takim poziomie, jakim bym sobie życzyła, tak? To są takie rzeczy jak po prostu na przykład wyjść, pooddychać sobie, przejść się 3 minuty, po prostu wyciąć się na chwilę, zadbać o siebie, tak? Dać sobie trochę spokoju, dać sobie trochę odpoczynku w tym wszystkim, nawet wypić kawę, pogadać z kimś. Nie być cały czas na tym, po tej stronie dającego energię, tak? Posłuchać nawet kogoś, zadać komuś pytanie i chwilę posłuchać kogoś, jakiejś, nie wiem, jak było na wakacjach nawet, popowiadaj mi coś. Bo to jest w drugą stronę zwrot. I w momencie, kiedy udało mi się, to już tak weszło mi trochę w nawyk, więc z tego się bardzo cieszę, to ja widzę, jak z dnia na dzień, ja cały czas odczuwam skutki pozytywne tej zmiany i widzę po prostu, ile jest tych rzeczy, których nauczyłam się dawać je sobie, dzięki czemu albo w ogóle wychodzę bez takiego deficytu i takiego uczucia, a nawet jeśli z jakimś wychodzę, to dalej mam na tyle jeszcze swojej energii, że mam siłę się zmobilizować, żeby zorganizować sobie czas dla siebie, czas dla rodziny, czas dla znajomych, zadbać o swoje relacje i z tego się absolutnie cieszę, tak? Bo no, APP jest dla mnie taką właśnie obserwacją i APP uczy obserwacji, zatrzymania się w czasie i obserwacji, nie działania na automacie, nie działania bezmyślnego, takiego bezrefleksyjnego. Nawet jeśli to jest dobre, to lepiej działać świadomie, prawda? Myślę, że to fantastyczne podsumowanie twojego doświadczenia w APP. Bardzo ci serdecznie, Dominika, dziękuję za tą rozmowę i za otwartość. A dziękuję również. Niesamowicie podzieliłaś się ze swoimi przeżyciami. Trzymam kciuki za dalszy rozwój i ciekaw jestem w takim razie, gdzie wlądujesz teraz, jeżeli chodzi o naukę. Słuchaj, ja też jestem bardzo ciekawa. Wszystkiego dobrego. Dzięki również za mnie, wszystkiego dobrego.